Witam serdecznie widzów mojego kanału. W dzisiejszym filmie opowiem o wykonanych pracach w obiekcie w 2022 roku. Zmiany zostały wykonane pod przymusem ogólnej sytuacji na świecie, a szczególnie na Ukrainie oraz z powodu niewydolności obiektu. Kilka razy puściłem w uszu komentarze na YouTubie o niewystarczającej ilości miejsc leżących w bunkrze. Też tak uważałem, ale nie było powodu, by to zmieniać. Zmiany rodzinne i obecnie zagrożenie spowodowały, że wykonałem drugi etap łóżka, to jest łóżko piętrowe. Jako nogi łóżka użyłem krawędziaków 12x6 cm, jako stelaż łaty 2,5x5 cm. Stelaż został dokręcony do bocznej płyty OSB, dzięki temu całość jest naprawdę sztywna. Niestety wszystko musiałem ciąć ręcznie, piłą, a na szczęście mogłem użyć chociaż wkrętarki. Zaadaptowałem górną część łóżka z myślą o dzieciach. Dolna część łóżka nie zmieniła się. Poza kocami, których ilość i tak zostanie ostatecznie zwiększona w razie potrzeby, na stałe w bunkrze są dwa śpiwory. Oczywiście łącznie w domu mamy 5 śpiworów o różnych tolerancjach temperatury, z czego 3 z nich o temperaturze optymalnej 0,5 stopni Celsjusza, a jeden z nich jest przeznaczony dla dzieci o wzroście poniżej 150 cm. Moje odświeżanie rzeczy w obiekcie spowodowało, że byłem zmuszony odkryć skutki wilgoci pod ziemią. Będę opowiadał o tym w innym filmie, ale przez większą część czasu poziom wilgoci na poziomie 66% spowodował uszkodzenia oryginalnych skrzyni Wojska Polskiego i ich zawartości. Dzięki pogodzie odbyło się wietrzenie, suszenie oraz czyszczenie zarówno drewnianych skrzyń, jak i ich zawartości. Skrzynie po oczyszczeniu papierem ściernym pomalowałem preparatem przeciwgrzybiczym wewnątrz i lakierobejcą z zewnątrz. Po takim zabezpieczeniu myślę, że posłużą jeszcze kilka lat, tym bardziej, że teraz zmieniły się warunki wilgoci w obiekcie. Jak już mówiłem kilka razy w swoich filmach, starałem się utrzymać cyrkulację powietrza wewnątrz bunkra za pomocą wentylatora. Niestety pleśń mimo to osiadła na zewnątrz drewnianych skrzyń i niektórych przedmiotach wewnątrz. Niestety oryginalne skrzynie są w ogóle niezabezpieczone przed wilgocią. I to właśnie spowodowało powstanie osadu z pleśni na deskach. W dalszym etapie pracy zrobiłem małe przemeblowanie. Nowe ułożenie skrzyń, dodatkowa półka na prowiant, tak jak powiem słoikowy, na regale oraz nowe ułożenie półki na alkohole, która została przełożona wyżej. Dzięki temu zwiększyła się trochę pojemność regału. Zawartość skrzyn na razie przynajmniej w części nie zmieniła się, to znaczy pozostawiłem jeszcze na dole stare maski przeciwgazowe i sprzęt wojskowy typu OP-1, ale będzie on wyniesiony prawdopodobnie do szopy, na razie nie mam gdzie tego trzymać. Ta skrzynia zostanie przeznaczona na żywność zapasową. Tymczasem w drugiej skrzyni umieszczam na razie niezbędniki z oświetleniem, ze świecami jako alternatywnym źródłem oświetlenia, z bateriami, z grami, zabawami na zabicie czasu, z niezbędnikiem do szycia. Oczywiście zapas baterii, powerbanki, krótkofalówki. No, myślę, że ta lista będzie rosła i wydłużała się z każdym momentem, ponieważ cały czas wpadam na nowe pomysły, co jeszcze powinno być tam schowane, żeby przydało się w razie konieczności. Po skompletowaniu tej listy myślę, że stworzę taki odpowiedni odcinek, w którym to wszystko opowiem. Nie zapominam też o przyborach koniecznych do spożywania żywności, szklankach, kubkach, czajniku, ekspresie do kawy, zapasie kawy, zapasie herbaty. No ale na tym etapie na razie nie będę tego wszystkiego opowiadał. Kuchenka gazowa, kuchenka na ropę, akurat produkcji sowieckiej. Taki wynalazek od jednego ze znajomych. Może stworzę też taki film z pokazem, jak to używać. Ciekawy wynalazek z wojska, z czasów PRL-u. Przestrzeń pod łóżkami została wykorzystana na składowanie materiałów medycznych, o czym na pewno też opowiem w jakimś innym odcinku. Środków higieny osobistej. Toalety turystycznej, o której możecie sobie obejrzeć na kanale YouTube'owym jednego z moich ulubionych prepersów, czyli obecnie prowadzonego przez syna pana Adolfa Kudlińskiego kanału YouTube'owego. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany w środku, a już teraz zapraszam Was na następny odcinek opowiadający o wentylacji. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!